Serwus, z tej strony Darek. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejną recenzją tytoniu. Tym razem będzie to tytoń aromatyzowany, a konkretnie Mac Baren Classic. Miał być to dzisiaj odcinek o troszeczkę innym tytoniu, natomiast padło na tego Mac Barena pod wpływem takiego impulsu sytuacji, jaka miała wczorajszego dnia miejsce. Konkretnie mówiąc, byłem w jednej z mniejszych trafik, które, że tak powiem, jeszcze mnie tam nie znają i zacząłem rozglądać się po półkach za tytoniem. Pani, która stała za ladą, zauważyła, że wertuję oczami, przewracam te półki za tytoniem fajkowym. Podeszła do mnie i chyba z góry założyła, że nigdy nie paliłem fajki albo że jestem początkującym całkowicie laikiem w tym temacie. I sama z siebie zaczęła mi proponować tytonie poniatowski, z tego co pamiętam bodajże Sun Gold, Captain Black oraz właśnie Mac Barena. Ja na to wielkie oczy zdziwiony, że nie zapytałaś mnie nawet czego szukam, albo czy jestem czymś zainteresowany, czy szukam aromatu naturalnego, czy czegokolwiek. Ja pani się zapytałem wówczas miło, czy jakieś naturalne tytonie mogłaby polecić. Odpowiedź pani była prosta. Mac Baren, Virginia numer 1. Oraz Mac Baren Classic. Słysząc Mac Baren Classic, robiłem wielkie oczy. Myślałem tak, kurczę, no paliłem go raz w życiu, ale z tego co pamiętam, to był aromat. Zapytałem się pani więc, czy na pewno jest tutaj tytoń klasyczny, naturalny. Pani stwierdziła, chyba wyszła z założenia, że skoro ma w nazwie Classic, to musi być to tytoń naturalny, prawda? I tutaj niestety po raz kolejny doświadczyłem tego, że ludzie, którzy sprzedają tytonie w trafikach, nie mają zielonego pojęcia. Nie wszyscy, ale duża większość nie mają zielonego pojęcia o tytoniach, które sprzedają. Ja bym nie miał żadnych pretensji, gdyby to był jakiś kiosk albo jakaś budka z papierosami, gdzie zakupiłem tytoń. Natomiast jeżeli ktoś pracuje w trafice, bądź to gorsze, nawet nieraz prowadzi samemu trafikę, sprzedaje tytonie fajkowe, o których nie ma zielonego pojęcia. Ja rozumiem, że ktoś może nie palić fajki, ale jeżeli sprzedajesz tytoń, pracujesz w sklepie o charakterze właśnie tytoniowym, to chociażby wypadałoby zapoznać się z podstawowym opisem producenta na temat danego tytoniu, a nie wciskać komuś tytoń aromatyzowany jako tytoń naturalny. No dobrze, ale zostawmy już tą sytuację, zapomnijmy o tym, było, minęło. I wróćmy do recenzji tytoniu Mac Baren Classic. Jak wspominałem, paliłem go raz, była to próbka, więc nie pamiętam zbytnio, czy smakował mi, czy nie. Chyba nie był jakoś wybitny, bo mówi, no nie kojarzę go zbytnio. Natomiast postanowiłem, że zapalę sobie ze dwie fajki, żeby móc cokolwiek wypowiedzieć na ten temat. Ale najpierw może otwórzmy kopertę, zobaczmy jak to wygląda w środku. Ok, więc tak, otwarcie koperty, tutaj wykipuję go. Pokazuje nam się tytoń o dość ciemnej barwie, ciemnobrązowej, z dużą ilością czarnych akcentów. Jak podaje producent, jest to mieszanka Virginia, Barley oraz Cavendish. Niestety jest to tak niechlujnie pocięte, więc takie płatki czarnego Cavendisha. Tytoń jest taki twardy i szorstki w dotyku, gdzie niegdzie można też znaleźć takie posklejane, duże fragmenty. Co już nam daje tutaj nasuwa pewną myśl, że jest to zalane jakimś syropem. Zobacz, takie duże fragmenty poklejone. Jeżeli chodzi o aromat, no to aromat jest dosyć przyjemny. Jest taki kremowy. Wanilia, to jest na pierwszym planie oczywiście wanilia jak najbardziej tutaj. Czuć najmocniej wanilię, ale także takie zapachy alkoholowe, miodowe. Tytoń jest taki średnio wilgotny. Myślę, że można to spokojnie od razu nabić do fajki i palić bezpośrednio z koperty. Mówię, postaram się go troszeczkę tutaj rozdrobnić, mówię, bo jest mocno posklejany. No mówię, no czuć tu jednak to, ten taki syrop. Nawet już w dotyku czuć, jest ten sklejony. Okej, dobra. To nabijamy fajkę i widzimy się za chwilę. I witam już z powrotem. Fajkę mam jeszcze spaloną.
Tytoń wymagał niestety troszeczkę więcej podpaleń niż standardowo, bo około 4, żeby się zajął. Co do smaku tytoniu? No, na pierwszym planie nie jest to zaskoczeniem żadnym. Wychodzi wanilia, mocny waniliowy, taki miodowy. Na drugim planie wychodzi taki smak orzechowy, ale to jest taki już dość dużo słabszy, mniej wyczuwalny. Natomiast niestety, tak jak mówiłem, czuć tutaj tą sztuczną aromatyzację. W mojej opinii taki chemiczny ten miód jest. Nie zapach, jakiś smak takiego naturalnego miodu, takiego sztucznego, chemicznego miodu. Tytoń lubi przygasać. Natomiast spala się dosyć ładnie na jasno-brązowy popiół. Moc nikotynową określiłbym jako dosyć niską. Mam szczerze, nie zawala z nóg. Nawet po wypaleniu dużej fajki nie zawaliło mnie z nóg. Nie czułem jakiegoś drapania, gryzienia w gardle zbytnio. Także moc nikotynowa raczej niska. Room note jest. No tutaj trzeba jednak przyznać, że naprawdę jest przyjemny ten room note. Gdyż wyszedłem z pokoju, wróciłem za parę chwil i naprawdę zapach był dosyć ładny, przyjemny. Tytoń jest, jak powiedziałem, łagodny, w smaku jest dosyć, może komuś smakować, jest dosyć przyjemny, natomiast w mojej opinii jest chemiczny. Ja nie przepadam z takimi chemicznymi smakami. Ale mówię, komuś może smakować, gdyż jest słodki, na pewno jest słodki i nie gryzący, tak? Tytoń nie ugryzie nas w język, nie uszczypnie, także jest dosyć przyjemny. Cena takiego tytoniu to 42 zł. 41,95 dokładnie, na chwilę obecną. Także moi drodzy, jeżeli jesteście początkującymi pajczarzami, to moja propozycja jest taka, aby zrobić sobie research w internecie, poczytać sobie na Pajkanecie, na Tobacco Reviews, opinie na tytoniu, a nie zdawać się bardziej na jakieś doświadczenie pracowników trafiki, gdyż można, jak widać, się nieźle przejechać. Także tyle z tej strony ode mnie. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w dół. A już niedługo zrobię pełną recenzję kolejnego tytoniu. Tym razem będzie to tytoń naturalny. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.